Oj, mamy piątek, piąteczek, piątunio. To teraz przygotowanie gruntu. Dosłownie przygotowanie gruntu pod montaż skrzyni i przekładni pompowej. Tu przy okazji zrobiony, od razu Tomek zrobił nowy wąż, bo już był taki załamany tu od spodu. Później już nie będzie dostępu, więc wąż zmieniony. Nowa nakrętka. Nowe zineringi. Właśnie wróciłem z tego. Tomek, tą pompę gdzie położyłeś? Tu ją rzuciłem? A jest, dobra. No, ja wróciłem właśnie z Volvo Bell 71. Byłem w kole. Tak jak już wcześniej widzieliście na szorcie. Pompa ma, dostała luzu dużego. Tak się ładnie rusza. No, także teraz muszę towar zamówić, może się uda zamówić na sobotę. Właśnie idę teraz sprawdzić, czy jest możliwość, żeby na sobotę mi to przysłali. To wtedy bym albo w sobotę po południu jeszcze bym skoczył, albo w poniedziałek wcześniej rano im na montaż tego wszystkiego. Zalewanie hydrauliki, bo tam hydraulika już jest zapięta. Cały zespół tu zamontowany. Co wiesz? Się było odpić, bo z paletą włożył. No i teraz silnik powędruje sobie. Z powrotem na miejsce. A ja przy tym, przy 406. Mam wyciągniętą pompę jazdy, pompę roboczą i teraz lecę z demontażem wału. Teraz trzeba zdemontować wał, żeby było wygodniej dojść do silnika jazdy. No, to taki plan. A teraz wrzucę jakiegoś timelapsika następnego z montażu silnika.
No i tak na koniec jeszcze tylko po warsztacie obejdę, pokażę wam, co się udało zrobić. Tu mamy wyjętą z JCB 406 pompę jazdy, silnik jazdy i pompę roboczą. Także dzisiaj tak na finisz dnia udało mi się to jeszcze rozebrać. Tamten lustro sobie już klient chyba obejrzał na filmie albo dopiero obejrzy. Tutaj chłopakom udało się poskładać przekładnię kątową ze skrzynią, zamontować sprzęgło hydrokinetyczne, tam oczywiście po drodze wszystkie uszczelki powymieniać, podłączyć hydraulikę, zalać hydraulikę i przykręcić silnik. No, także teraz pozostało to wszystko jeszcze uzbroić, pozapinać całą instalację. No i tak widzicie, no, całą tą pajęczynę, całą ekologię, tam jak widać cały regał gratów leży, które były zdemontowane z tej maszyny. Tu leży maska, o, maska też jak widać w takim stanie połamana. No, tam są wszystkie filtry, zbiorniczki wyrównawcze, filtry powietrza, jakieś rury do interkulera, do filtra i takie tam różne, przeróżne. No, chłodnicę jeszcze zaczęliśmy też rozbierać, czyścić, dmuchać, ale ona jest tutaj na dole, jest tak zabetonowane to wszystko, no, jakimś takim popiołem, czy cholera wiesz co to jest za materiał, że nie da się tego wydmuchnąć. Będziemy próbować to jakoś namaczać w poniedziałek, w poniedzieli, i żeby to chociaż trochę udrożnić. No, już jak nowe, to już raczej nie będą. No, także tak to wygląda. No, tu w sumie nie mam nic ciekawego do pokazania. Przyszło mi okienko, następne do kampera to. Albo dzisiaj zacznę, jak będę miał listewki, bo nie wiem, czy to miał. Zapomniałem w ciągu dnia zupełnie sprawdzić tego, czy te listewki mam, czy ich nie mam. A jak nie mam, no to dzisiaj nie będę mógł tego robić. Będę musiał jutro skoczyć do sklepu, sobie kupić i wtedy będę mógł składać. No, także na tym kończymy po prostu ten tydzień pracy i do zobaczenia od poniedziałku znowu.